Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie. Za mną rozsiewacz do nawozów, ale nie rozsiewam żadnych nawozów. W tym roku wszystkie zboża o zimę, łącznie z międzyplonem, rozsiewam rzutowo. Także taka ciekawostka, pokażę Wam, jak to wygląda. To jest pole po orkiszu. Orkisz skoszony już jakiś czas temu. Miał być siew bezpośredni, ale traktor, duży traktor od siewnika już pracuje przy odwozie, przy kukurydzy, więc postanowiłem zrobić siew rzutowy. Teraz tylko płytko, talerzówka i tak zostawiam ten temat. Pokażę Wam. Obok mam pole, gdzie posiałem rzutowo żytokrzycę, więc będziecie mieli pogląd, jak to może wyglądać. 300 kg na hektar orkiszu rzuciłem tutaj. Zawsze siew rzutowy, znaczy zawsze, siew rzutowy powinno się zwiększać do 20-30%, a ja zazwyczaj orkiszu sieję około 230-240 kg. Orkisz jest w łusce, więc tutaj musicie brać pod uwagę, że to jeszcze 30% to jest łuska, więc teoretycznie powinno być około między 180, 300 kilo, więc odejmijmy sobie, Boże, ile to będzie? Około 200 kilo, około 200 kilo będzie ziarna na hektar. Zobaczcie, tutaj to jest żytokrzyca posiane rzutowo. Przejdę, żebyście sobie zobaczyli. Myślę, że wygląda całkiem fajnie. I co? Można by się było pokusić tutaj o bronowanie już nawet tego żyta. Ale żyto to jest żyto. Powinno sobie poradzić. Dzisiaj fajna pogoda. Zaczyna padać deszczyk. Orkisz jest rozsiany. Jest tylko talerzówka i taki jest temat z oziminami. Wracając do gryki, gryka skoszona około 800 kilo z hektara, przepuszczona dwa razy przez cyklon, także jest na magazynie już. Na magazynie jeszcze ją sobie tam od czasu do czasu przerzucam szuflą po prostu, żeby było ok. Siew bezpośredni, bardzo chciałem spróbować siewu bezpośredniego orkiszu w to ściernisko po gryce. To nie jest też żadna jakaś nowość czy mój wymysł. Ludzie tak robią w Stanach czy w Wielkiej Brytanii, w ekologii. Także spokojnie, temat do ogarnięcia. Gdyby siewnik był dostępny, to myślę, że bym tak właśnie zrobił. Posiałbym tutaj bezpośrednio, a tak będzie. Tak będzie siew rzutowy orkiszu w tym roku. No i zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Coś jeszcze? Już jestem chyba. To już będą ostatnie prace dzisiaj. Jeszcze ten agregat talerzowy tutaj przyjedziemy, to stalerzujemy i to są ostatnie prace w polu w tym roku. I zobaczymy, jak ten orkisz będzie sobie tutaj rósł. Także to wszystko w tym filmie. Trzymajcie się, do zobaczenia.